W tym filmie pokażę Ci, jak udzielić komuś dostępu do wizytówki Google Moja Firma. Może być Ci to potrzebne w sytuacji, gdy chcesz zlecić komuś optymalizację wizytówki lub jej stałe zarządzanie. Aby udzielić dostępu do wizytówki, potrzebujesz być jej właścicielem oraz wykonać kilka prostych kroków, które pokażę Ci za chwilę na ekranie. Na początek musisz dostać się do panelu zarządzania swoją wizytówką i możesz to osiągnąć w taki sposób, że wyszukujesz ją w Google. Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie googlowskim, to będziesz widzieć ten panel. Ewentualnie możesz wejść na stronę biznes.google.com, znajdziesz tutaj tabelę z, ze wszystkimi wizytówkami, którymi zarządzasz. Klikasz sobie w nazwę tej wizytówki i już jesteś w panelu zarządzania. Następnie musimy wykonać kilka dosłownie kliknięć. Pierwsze to kliknięcie w te trzy kropki tutaj ustawienia profilu firmy, użytkownicy i dostęp. I tutaj mamy teraz informację, kto jest, kto ma dostęp do wizytówki. Mamy przycisk dodaj, klikamy go. W tym okienku wpisujemy adres mailowy, który, który chcemy zaprosić. I wybieramy rodzaj dostępu. Ja sugeruję dawać dostęp menadżera, natomiast być może będą tutaj inne opcje w przyszłości. Na ten moment mamy takie coś, więc proponuję dodawać właśnie ten drugi. Klikamy guzik zaproś. I w tym momencie zaproszenie zostało wysłane. Taka osoba dostanie e maila z informacją, że ktoś zaprosił ją do korzystania, do, do administrowania wizytówką. E musi w tym mailu zaakceptować to zaproszenie i od tego momentu może wizytówką zarządzać. No i to tyle, jak widzisz, nie jest to skomplikowane. A jeżeli ta porada była dla Ciebie przydatna, to zasubskrybuj mój kanał, ponieważ znajdziesz tam dużo innych ciekawych porad związanych z biznesem i marketingiem online a być może zainteresuje Cię szczególnie film numer 70, w którym pokazuję, jak konfigurować i optymalizować wizytówkę Google Moja firma. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.